Zielone płuca Warszawy, a może jedna z dzielnic, sypialni? W dzisiejszym odcinku najbardziej pożądanych dzielnic Warszawy porozmawiamy o Bielanach. Ale najpierw przedstawię siebie. Nazywam się Karolina Trochimska i od ponad roku pracuję jako doradca nieruchomości. Zapraszam! Niemal 30 lat temu Bielany zostały wydzielone z dzielnicy Żoliborz jako samodzielna gmina. Nazwa dzielnicy nawiązuje do krakowskiego zakonu Kamadułów, a dokładniej do Białego Ubioru Zakonników, którzy w Warszawie pojawili się już w XVII wieku. Pamiątką po nich jest Bielański Zespół Klasztorny, z którym niegdyś sąsiadowała Akademia Teologii Katolickiej, a obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Północna granica Bielan jest także północną granicą Warszawy. Dzielnica sąsiaduje z takimi gminami jak Łomianki, Izabelin, Białołęka, Bemowo czy Żoliborz. W zależności od wybranego środka transportu do ścisłego centrum można się dostać od 15 do 50 minut. Na terenie Bielan znajdują się aż 4 stacje metra. Młociny, Wawrzyszew, Stare Bielany i Słodowiec. Sieć tramwajowa łączy Bielany z Mokotowem, Ochotą, Śródmieściem i Białołęką. Autobusy stanowią uzupełnienie dla komunikacji szynowej w dzielnicy. Bielany to jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. Parki i lasy zajmują blisko 1,8 hektara, czyli niecałe 30% powierzchni. Z tego też powodu dzielnica nazywa się Zielonymi Płucami Stolicy. W granicach dzielnicy znajdują się rezerwat przyrody Las Bielański, a także urokliwe parki jak Kępa Potocka czy Stawy Bursmana. Na zakupy Bielany zapraszają do nowo otwartej galerii Młociny, natomiast fanatyków aktywnego spędzania czasu na pewno zadowoli park linowy w Lesie Bielańskim lub liczne ścieżki rowerowe. Bielany to dzielnica z dobrze ocenianą oświatą. Znajdziemy tu przedszkola prywatne i publiczne, kilkanaście szkół podstawowych oraz kilka szkół ponadpodstawowych, w których uczniowie osiągają wyniki znacznie przewyższające miejską średnią. Na Bielanach nie brakuje także szkół wyższych. Studenci mogą zdobywać stopnie naukowe na UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego lub AWF-ie, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. W 2021 roku średnia cena za metr kwadratowy wzrosła o niemal 8%, by ostatecznie osiągnąć stawki w wysokości ponad 10 400 zł za metr kwadratowy. Dla kogo dzielnica jest rekomendowana? Na pewno Bielany cieszą się uznaniem wśród młodych rodzin i inwestorów. Ze względu na relatywnie niskie ceny najmu, a także bliskość uczelni UKSW i AWF-u, będzie to świetne miejsce dla studentów. Liczne placówki medyczne i duża ilość zieleni sprawią, że na Bielanach dobrze odnajdą się także seniorzy.